Jeśli chcą Państwo oglądać nas nie tylko w telewizji, a także mieć dostęp do informacji z całego świata, czas zamówić internet w Telewizji Centrum. Od dziś, przy podpisaniu umowy na 24 miesiące, koszt podłączenia internetu to jedynie 1 zł. Promocja dotyczy wszystkich prędkości internetowych. Nie zwlekaj! Oferta tylko do końca lutego. Beata Piechota, witam Państwa w środowym wydaniu programu lokalnego. Dziś w serwisie informacyjnym m.in. o przyszłości działkowców, pomyśle nasadzenia drzew i krzewów w okolicach kwiatowego herbu miasta, a także przetaczającej się przez całą Polskę dyskusji na temat gender, która nie ominęła również naszego miasta. Serwis informacyjny rozpoczynamy od zdarzenia, które jest potwierdzeniem, że wiadukty w naszym mieście są w opłakanym stanie, ale i nie spełniają swojej funkcji. Wystarczyła chwila nieuwagi i wiadukt przy ulicy Długiej został poważnie uszkodzony. Mimo iż obowiązujące przepisy nie pozwalają przejeżdżać tamtędy samochodom wyższym niż 3,6 metra, kierowca jednej z ciężarówek pozostawił wysunięte ramię dźwigu, które zahaczyło o wiadukt. Szczegóły Kuba Niedziela. W poniedziałek 10 stycznia doszło na ulicy Długiej w Zgierzu do wypadku drogowego. Po godzinie 14 pod wiaduktem kolejowym próbował przejechać samochód ciężarowy marki Volvo. Kierowca nie zastosował się do znaku zakazującego ruchu pojazdom wyższym niż 3,6 metra i z impetem uderzył w konstrukcję ramieniem dźwigu. Doszło do prawdopodobnie naruszenia konstrukcji wiaduktu, co określą tutaj przybyli na miejsce specjaliści z nadzoru budowlanego. Na miejscu oprócz specjalistów z nadzoru budowlanego pojawiła się straż pożarna dla zabezpieczenia rozlanego oleju, policja, która zabezpieczyła miejsce zdarzenia i zorganizowała objazd oraz przedstawiciele PKP. W wyniku uderzenia naruszone zostało jedno z przęseł wiaduktu. Widoczne było kilkucentymetrowe przesunięcie uniemożliwiające jazdę pociągu po jednym z torów. Na miejscu zatrzymano sprawcę zdarzenia. Jedna osoba została poszkodowana w wyniku tego zdarzenia, kierowca natomiast odmówił hospitalizacji. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, kierowcy w tym miejscu nagminnie łamali przepisy, przejeżdżając samochodami wyższymi niż 3,6 metra. Tym razem doszło do wypadku. Straty oszacowano wstępnie na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Otoczenie kwiatowego herbu naszego miasta według Zgierzan nie wygląda zbyt okazale. Rada Osiedla Stare Miasto ma sposób, by miejsce to przyciągało uwagę. Planowane jest zazielenienie tego terenu. Być może już niedługo pojawią się tam ozdobne drzewa, a okolice herbu przestaną wyglądać ponuro z powodu rozbudowującej się sfery przemysłowej. Rada Osiedla Stare Miasto starała się poprawić wizerunek wielu części osiedla. Podobne inwestycje podejmowane były już wcześniej. Dwa poprzednie kadencje sadziliśmy drzewa ozdobne. To była też taka akcja związana właśnie z poprawą otoczenia. Przyszedł czas na ten teren, który jest w terenie naszej Rady Osiedla. No i poza wjazdem od strony Kuraka jest drugim najładniejszym fragmentem zieleni w Zgierzu. Członkowie Rady postanowili odmienić fragment zieleńca na rozjeździe ulic Łęczycka i Piątkowska. Po różnych donosach od mieszkańców stwierdzono, że warto by było tutaj jakoś ładnie to zagospodarować. Zagospodarować, czyli posadzić drzewa ozdobne, które stanowić będą piękne tło dla kwiatowego herbu Zgierza. Jak na razie zamiast herbu uwagę przyciąga jedna z niedokończonych inwestycji. Niewątpliwie drzewa zwykle dodają uroku, a poza tym drzewo to zdrowie, asymilacja międzyludzka. Pierwsze kroki w kierunku upiększenia tego miejsca zostały podjęte. Teren jest własnością miasta, złożono więc stosowną petycję do prezydent Zgierza. Podpisało się wiele osób z kręgów politycznych Zgierza. Do tej pory listy jeszcze krążą z podpisami, ale już myślę, że już nie jest to ważne, ile osób podpisze. Czekamy w tej chwili bardzo na odpowiedź pani prezydent. Rodzaj drzew, jakie miałyby być posadzone oraz odstęp między nimi pozostaje w kwestii porozumienia z służbami miejskimi. Rada Osiedla podsuwa pomysły, jakimi drzewami można byłoby dodać tej części miasta uroku. Rozłożystymi, żeby to nie zasłaniało również drzew, które tutaj mamy. Obiecujemy, postaramy się, żeby te fundusze na tyle zabierze, żeby były naprawdę bardzo ładne drzewa i dość już w miarę rozwinięte. Koszt ich zakupu zorganizowany miałby zostać na zasadzie sponsoringu obywatelskiego. Zgierzanie są za. Niech sadzą, no pewno, że dobrze. Dobry pomysł, pan popiera. Popieram. Jeśli prezydent Zgierza przychylnie rozpatrzy sprawę, nasadzanie rozpocząć można byłoby już niebawem. W końcu coraz bliżej wiosna.
Zmaganiom działkowców o przyszłość ogródków przyglądaliśmy się od dawna. Śledziliśmy z kamerą ich spotkania z radnymi, pikietę pod biurem poselskim czy zebrania w sprawie nowej ustawy. W poniedziałek 10 lutego zgierscy działkowcy rozmawiali na temat wprowadzonych ostatnio zmian. Kuba Niedziela. Zima nie wydaje się dobrym momentem do wizyty na działkach. Przyroda w uśpieniu, działkowcy praktycznie nie odwiedzają swoich altan. Jednak to właśnie w ostatnim czasie zapadały ważne decyzje dotyczące przyszłości ogródków. W listopadzie Sejm przyjął nową ustawę o działkowcach, 19 stycznia weszła ona w życie. W tej chwili się uspokoiliśmy, cieszymy się, że posłowie przyjęli tą ustawę i troszkę mamy spokój działkowcy. Działkowców cieszy, że przyjęta uchwała w dużym stopniu uwzględnia postulaty zawarte w projekcie obywatelskim, pod którym zbierali podpisy. Użytkownicy ogrodów obawiali się, że nowe przepisy umożliwią odbieranie terenów działek i budowanie na ich miejscu marketów i bloków mieszkalnych. Jeżeli w planie ujęty jest ogród działkowy, no jako zieleń działkowa, to te likwidacje mogą tylko dotyczyć inwestycji celu publicznego. Natomiast ustawa ochroniła ogrody działkowe przed likwidacjami komercyjnymi. Nawet jeśli gmina odbierze teren pod cele publiczne, zmuszona będzie do wypłaty odszkodowań i przekazania terenu zamiennego pod nowe działki. Wbrew obawom nie wzrosły też na razie opłaty za użytkowanie działek. Przede wszystkim jesteśmy zwolnieni z podatków, to jest właściwie to najważniejsze. Jest możliwość tworzenia stowarzyszeń. Właśnie zerwanie z monopolistyczną pozycją Polskiego Związku Działkowców, który do tej pory sprawował pieczę nad wszystkimi ogrodami rodzinnymi, było powodem stworzenia nowej ustawy. PZDD zostało przekształcone teraz w Stowarzyszenie Ogrodowe. Jedno z rozwiązań zakładało konieczność potwierdzenia przynależności do związku. Ostatecznie, po staraniach PZDD, odstąpiono od tego pomysłu. Tym, którzy są członkami organizacji, pozostawia ten tytuł, z tym, że oczywiście każdy ma prawo wystąpić z tej organizacji, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Zebrania w sprawie nowych struktur mają się odbyć w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Jeśli ogród nie powoła nowego stowarzyszenia, użytkownicy pozostaną w strukturach PZDD. Pytanie, czy działkowcy znajdą w sobie zapał, by tworzyć nowe struktury? Czy wygodniej im będzie pozostać pod kuratelą Związku Działkowców? Luty nie jest dobrym miesiącem na tego typu dyskusje. Był duży ruch, kiedy zbieraliśmy podpisy i wtedy rzeczywiście zainteresowanie było ogromne. Natomiast no, zima jest takim okresem martwym troszkę na działkach. Pozostaje też kwestia uregulowania statusu obszarów, na których znajdują się zgierskie ogródki. Nie wszystkie tereny w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zieleń miejską. Niektóre mają nieuregulowane prawo własności. To zarząd tamtych działek powinien wystąpić o prawa własności. Ci ludzie wiedzą, że te działki są lada szelest, a może ich nie być. Cała Polska to ponad 4,5 tysiąca ogrodów działkowych. W samym Zgierzu jest ich 13. Działkowcy nie chcą, by likwidowano którykolwiek z nich. Spółdzielczy Dom Kultury SEM stara się, by gra w szachy znów zaczęła być modna. W zabieganym świecie coraz mniej mamy czasu na przyjemności, a warto go znaleźć i zagrać w królewską grę. Jak przekonują instruktorzy, to naprawdę dobra zabawa oraz nauka. Szachy w Polsce stały się popularne w XVI wieku. Wtedy to każdy zacny rycerz mógł się poszczycić znajomością zasad tej gry. Dziś na to, by spróbować zagrać z kimś przy szachownicy, decyduje się coraz mniej osób. To gra bardzo ciekawa, strategiczna, ucząca myślenia, opanowania, cierpliwości. Pozytywów mógłbym tutaj wymieniać bardzo dużo. Jest to stara gra, która zawsze się bardzo dobrze broni. Najmłodsi Zgierzanie są zachęcani do nauki gry w szachy. W Spółdzielczym Domu Kultury SEM wznowiono koło szachowe, by gra znów zagościła w naszych domach. Mieliśmy półtora roku przerwy. Widać, że musimy od nowa grupę odbudowywać. Ci dawni nasi uczestnicy chyba już wydoroślali i wyprowadzili się ze Zgierza. Właśnie w Zgierzu brakowało czegoś takiego. Wcześniej się orientowaliśmy i były tylko dostępne w Łodzi, natomiast w tej chwili są dostępne też w Zgierzu, także zachęcam. Pierwsi chętni do nauki już są. Wiktor dopiero zaczyna swą przygodę z szachami. Co jest takiego fajnego w tej grze? Co ci się podoba? Wygrywanie. Jednak aby wygrać, trzeba najpierw opanować zasady panujące na szachownicy. To trudne jest? Według mnie jeszcze tak, ale jak się nauczy, pewnie już nie będzie takie trudne.
Gra wymaga logicznego myślenia, koncentracji i umiejętności przewidywania ruchów przeciwnika. Szachy są fajne ogólnie, dużo się myśli, no i to też zabawa fajna jest. Lubię szachy, ponieważ są taktyczne, trzeba grać taktycznie w szachy. Jak powiedział jeden z amerykańskich szachistów, nauczcie dzieci gry w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni. Rodzice tych młodych graczy zgadzają się z tym stwierdzeniem. Jest to na pewno jakaś alternatywa dla typowych takich gier komputerowych, niektóre teraz zawładnęły młodymi umysłami. W szachy także można grać, spędzając czas przy komputerze, jednak rywalizacja twarzą w twarz daje większą satysfakcję. Wtedy to ktoś myśli też, a nie komputer. Grając twarz w twarz, to są emocje. Przede wszystkim zasada, podajemy sobie rękę. Bez względu jak się partia potoczy, dziękujemy sobie za partię poprzez podanie ręki. To jest uczenie szacunku dla przeciwnika. To jest uczenie pewnych zasad, pewnej kultury. Szachy zawierają wiele elementów wychowawczych, uczą odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje. Efekty widać już we wczesnej edukacji dziecka. Skoczek wygląda w ten sposób, popatrzcie. Zachęcanie do nauki gry w szachy to ogromna inwestycja w umysły najmłodszych. Gorąco naprawdę zapraszamy, bo jest to wspaniała przygoda. Na razie w soboty od 10 do 12. Myślę, że raz w tygodniu te dwie godzinki można będzie tutaj poświęcić i mamy sprzęt, mamy wszystko, tylko grać. Warto odwiedzić Spółdzielczy Dom Kultury i zasiąść przy szachownicy. Do placówki mogą udać się także dorośli, którzy chcieliby zaznajomić się z tą królewską grą. Czy mężczyźnie wypada płakać, a kobiecie pracować jako kierowca tira? Od dłuższego czasu na świecie toczy się dyskusja, na ile nasze postrzeganie płci wiąże się z normami społecznymi. Czy rodzimy się kobietą, mężczyzną, czy dopiero się nimi stajemy, ulegając obowiązującym wzorcom? Kuba Niedziela. W dyskusjach o przemianach obyczajowych, jakim ulega nasze społeczeństwo, często pojawia się tajemnicze słowo. Dla jednych jest symbolem tolerancji, otwartości na odmienność, dla innych przykładem niebezpiecznych tendencji napływających z zachodu. Osławiony gender. Proszę pana, zbyt głośne to jest, ale nie chciałbym się wypowiadać na ten temat. Nie wiem. Nie mam pojęcia, ale głośno o tym. Szukałam tego określenia w słowniku wyrazów w obcych i też nie znalazłam. Ideologia dążąca do zaniku rodziny. To ni kobieta, ani facet, nie? Takie ujednolicenie płci męskiej i żeńskiej i niezdefiniowanie jej. Teoria gender ściśle związana jest z ideologią feministyczną, która uświadamiała kobietom, że nie muszą zgadzać się na tradycyjne role społeczne. Gender wskazuje, że podział na płeć dotyczy nie tylko cech biologicznych. To normy społeczne określały, co jest typowo męskie, a co żeńskie. Nie ma więc powodu, aby obyczajowości nie próbować zmieniać. Dla niektórych przeciwników gender miałoby postulować swobodne dobieranie płci. Nikt nie mówi takich rzeczy, że dziecko rodzi się bez jasno określonej płci, bo ono biologicznie ma oczywiście płeć najczęściej jasno określoną. Natomiast to, jakie role społeczne wybierze, no to tak naprawdę kreują inni ludzie, środowisko, w jakim się wychowuje i kultura. Kierująca Centrum Kultury Dziecka teorię gender poznawała na Uniwersytecie w Toruniu. W Łodzi nie udało się otworzyć tego kierunku. Może dlatego, że temat gender wzbudza wiele kontrowersji. Dla wielu jest symbolem uderzenia w tradycyjne modele rodziny oparte na związku kobiety i mężczyzny. Ideologia gender w założeniach wydaje się słuszna, bo jest mowa o równouprawnieniu kobiet, mężczyzn, takim ekonomicznym, społecznym, zawodowym, politycznym. Natomiast w praktyce oznacza ona zupełnie co innego. Jest to ewidentna promocja zachowań homoseksualnych, transseksualnych. W tej perspektywie za promocją gender odpowiadałyby wpływowe grupy próbujące narzucić społeczeństwu zmiany obyczajowe. Dla wielu gender nie jest projektem, ale już rzeczywistością. Takie zatarcie ról już istnieje w społeczeństwie. Mamy urlopy tacierzyńskie, dyrektorami placówek oświatowych znakomitej większości są kobiety. Prezydent miasta Zgierza również jest kobieta, więc te role bardziej męskie, bardziej żeńskie ulegają zatraceniu. Tyle o teraźniejszości. Spojrzenie w przyszłość także przynosi różne wnioski. Jeżeli przypomnimy sobie jakieś zdjęcia na przykład dzieci z przedwojennej, czy nawet u nas z lat 50., 60., to zdarzają się zdjęcia chłopców w
sukienkach, prawda? Nikt nie zastanawiał się na tym, że to będzie się tak nazywało i że do tego, że to ma być brzydkie. Ja pamiętam doskonale swoją młodość, gdzie chłopcy najczęściej bawili się samochodami, a dziewczynki lalkami. To jest naturalne. Posłowi nienaturalne wydają się natomiast próby rozpowszechnienia ideologii gender w placówkach oświatowych. Do szkół w 12 powiatach rozesłał ostatnio listy. Otrzymaliśmy pismo od pana posła Matuszewskiego z zapytaniem, czy w naszych placówkach oświatowych promowany jest ten temat, czy są odbywane zajęcia z zakresu ideologii gender, czy nauczyciele biorą udział w takich szkoleniach. Odpowiedź brzmiała: nie biorą udziału, a gender nie jest promowane. Jednak o rolach społecznych poszczególnych płci można uczyć bez użycia owego problematycznego zwrotu, który jak widać różnie jest rozumiany przez uczestników publicznej dyskusji. To już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Proszę o pozostanie z nami. Już za chwilę gość tygodnia, na którego zapraszam w imieniu Moniki Gering. Ja już się z Państwem żegnam, życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.